Dzień dobry, Marcin Kałuski. Witam Państwa w programie Spięcia. Moim dzisiejszym gościem jest Małgorzata Zaremska, kandydat na prezydenta Bielska-Białej. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry wszystkim. Jest Pani kandydatem na prezydenta, a nie kandydatką na prezydentkę Bielska-Białej. Dokładnie, jakoś te feminatywy nie do końca do mnie przemawiają. Jestem dość konserwatywna, jeśli chodzi o kulturę języka. Wszyscy widzą, że jestem kobietą, także nie trzeba tego podkreślać w mojej ocenie. Rozumiem. Pani kampania zaczęła się od takiej wpadki, można powiedzieć, którą niektórzy zinterpretowali jako wręcz kłamstwo, że się udało zarejestrować listy, tymczasem okazało się, że nie, tak? Ktoś się spóźnił. Tak, od sytuacji kryzysowej zaplanowany post bodajże na TikToku poszedł, natomiast jak się okazało, nie zdołała pełnomocnik wyborcza zarejestrować tej mojej kandydatury. I co gorsza, również listy kandydatów do obwodowej komisji wyborczej. No cóż, trzeba było zarządzić tą sytuacją kryzysową. To jest czynnik ludzki, takie rzeczy się oczywiście zdarzają. Natomiast zrobiliśmy wszystko, żeby takie rzeczy się nie powtarzały. W Bielsku-Białej miały miejsca i to całkiem niedawno, już niedługo będzie rocznica, bo 29 marca sytuacje kryzysowe, jak na przykład skażenie wody z tyrenem. No i właściwie nic w związku z tą sytuacją kryzysową, a wiemy, że nie było zarządzania kryzysowego takie, jak powinno być, się nie wydarzyło. Do dnia dzisiejszego nie znamy składu komisji, która miała się tą sytuacją kryzysową zająć i też pokazało nam to bielszczanom, że w sytuacji właśnie tej kryzysowej, o której mówię, pana prezydenta, aktualnego pana prezydenta jeszcze nie było. Ciut zgubiła pani wątek, ale zdawało mi się, że bagatelizowała pani bardziej tę sprawę jako po prostu taką wpadkę, że w końcu te listy zostały zarejestrowane, tak, i jest wszystko okej. Okay. Nigdy nie bagatelizuję wpadek, natomiast też pamiętajmy, że sztab ciężko pracował, że to są tylko ludzie i błędy ludzkie się po prostu zwyczajnie zdarzają. No tak jak mówię, zrobiliśmy wszystko, żeby... No wizerunkowo może ciężko, bo wypadałoby jednak znać procedury. Tak, błąd. To znaczy, wie pan, panie redaktorze, te piątki w ogóle w Bielsku-Białej są dość feralne. Do 13 był urząd czynny, o czym pani pełnomocnik nie wiedziała, no ale przecież czwartek też można, się było, można było oczywiście, patrząc z tym tokiem, w czwartek zarejestrować. No nie zrobiła tego, nie zrobiliśmy tego, bądźmy odpowiedzialni wszyscy za to, co się stało. No ale po godzinach pracy urzędu w Bielsku-Białej w te feralne piątki też się różne rzeczy działy, jak na przykład wyburzenie kamienicy, czy wycięcie poza godzinami pracy lasu na Sarnym Stoku. Jest pani świetnie przygotowana, żeby każde moje pytanie kwitować jakąś krytyką pod adresem władz miasta. Staram się przygotowywać do różnych spotkań, ale oczywiście rozmowa z panem redaktorem jest dla mnie dużym wyzwaniem. W czym jest pani lepsza od Janusza Okrzesika, że to ostatecznie pani walczy o prezydenturę, a nie on? Kiedyś ja wspierałam Janusza Okrzesika, dzisiaj Janusz Okrzesik wspiera mnie. Znam Janusza Okrzesika od 20 paru lat. W wyborach samorządowych od 2014 roku, jeszcze wcześniej nawet kandydowałam z listy Janusza Okrzesika. Wielu rzeczy mnie nauczyło. A powiedzmy, że chodzi... chyba to nie wybrzmiało, że mówimy o Komitecie Niezależni BB. Tak, Zaremska i Niezależni teraz BB. Zaremska i Niezależni BB, KWW, natomiast w roku 2014 to był Komitet Niezależni BB i na kanwie tego komitetu powstało Stowarzyszenie Niezależni BB. Janusz Okrzesik teraz wspiera mnie, ale to ja dzisiaj kandyduję na prezydenta miasta. Ale to nie był błąd, że dotychczas jakby on był taką postacią numer jeden, że to na niego stawiano, jego było więcej w mediach niż pani. Taki trochę zmarnowany czas dla was przedkampanijny jeszcze, nie? Czy to był błąd, czy nie, to już ocenią to wyborcy i zobaczymy, jaki będzie wynik wyborczy w trakcie wyborów 7 kwietnia. Na ile procent poparcia może liczyć Zaremska jako silna baba, postać, która jest kojarzona wyłącznie tutaj z działalnością lokalną. No ale co się zmieniło, że jednak pani, a nie pan Janusz Okrzesik?
No taka była decyzja i moja taka dojrzałość, bym powiedziała, do tego, żebym mogła startować na urząd prezydenta miasta. Ja raczej należę do osób skromnych i kiedy pojawiały się takie sugestie już w ostatnich wyborach samorządowych, że być może, że to ja powinnam kandydować na urząd prezydenta, to mówiłam, słuchajcie, nie jestem jeszcze gotowa, to nie jest mój czas. Rozmawialiśmy przed wejściem do studia, że takie mam sokratejskie spojrzenie na rzeczywistość. W związku z tym ten sceptycyzm intelektualny zawsze mi towarzyszył, towarzyszy i mam nadzieję, że będzie towarzyszył, bo przeświadczenie prezydenta miasta, jeżeli nim zostanę, o tym, że wszystko wie najlepiej, to nie jest dobry kierunek. Do końca się nie zgodzę z pani skromnością, bo nagrała pani chyba na Facebooku taki krótki filmik, w którym jako jedyną swoją słabość wymienia słabość do czekolady. Jedną z, ale to nie jedyna. Nie, drugą słabość pani... Jestem bardzo niecierpliwa. Tak, ale to jest zaleta oczywiście. Bardzo się cieszę, że pan śledzi moje media społecznościowe. To jest też bardzo ważne, żeby docierały do takiej publiczności jak pan redaktor. Natomiast oczywiście, gdyby porozmawiać z moją rodziną, a szczególnie z moimi dziećmi, trojgiem moich dzieci, to wymieniliby pewnie inne wady mamy. Kiedyś mój syn pytany w szkole, co najczęściej mówi do ciebie mama, powiedział nakarm psy. Więc dzieci słyszą, czy różny odbiorca słyszy różne rzeczy. Ale niewątpliwie taką jedną z moich wad jest to, że jestem faktycznie dość niecierpliwa. Wszystko chcę, żeby się wydarzyło od razu, zaraz. I jedni oczywiście mogą to traktować jako zaletę. I w niektórych sytuacjach jest to zaleta, a w niektórych wada. Na przykład... zaplanowałam post na TikToku z ogłoszeniem swojej kandydatury w dzień 8 marca, a się nie udało. To jest taki ciąg dalszy tamtego poprzedniego wątku. Jako jedyni nie zarejestrowaliście swoich kandydatów do komisji wyborczych. Podobno wasi członkowie są wręcz wściekli, zawiedzeni, że nie będą mogli pracować w komisjach, a przy tym zarobić. Rozmawialiśmy z każdą z tych osób, po prostu zwyczajnie przepraszaliśmy. No tak jak już wspominałam, zawiódł czynnik ludzki, tak? Ta sytuacja była kryzysowa, to prawda. To ja wyliczam trochę pani wpadki, a pani prezydenta, tak gdzieś tutaj między wierszami. No a jakby mówiąc o pani osobowości, nie pochodzę z Bielska, tam mieszkam tutaj z 11 lat, ale pani jakby miał powiedzieć pierwsza rzecz, jaka mi się z panią kojarzy, to że jest pani bardzo krytyczna. Że najczęściej panią widziałem, kiedy pani krytykuje po prostu władze miasta. Może to jest tak, że się w mieście wszyscy przyzwyczaili, że wszyscy chwalą na komendę, a jak ktoś się odezwie i ma inne zdanie, to już jest jakimś dziwolągiem w mieście. Nie do końca, bo protesty też się zdarzają dużo ostrzejsze, w których pani nie bierze raczej udziału. Cieszę się, że wybrzmiewają moje słowa, jeżeli są krytyczne. A co mówicie o marginalizowaniu osiedli, tak? Rad osiedli. Tymczasem obóz pana prezydenta ma... chyba 9 przedstawicieli na stanowiskach szefów osiedli, a niezależni 2. Nie do końca, że 2, to nieprawda, dlatego że przede wszystkim tak, Tomasz Wawak czy Jerzy Bauer wyrośli z rad osiedla, a to są aktualni radni siedzący w tej kadencji w ławach właśnie w ratuszu. W naszym komitecie są również pan Nycz, pani Ilona Kanik, która jest z rady osiedla, jest pani Urszula Jarosz, która również jest z rady osiedla, więc to nie jest prawda, że to jest tylko 2 radnych osiedlowych. To prawda, przewodniczących jest 2, mianowicie jest to Bogdan Wątroba i Paweł Kanik, Bielsko-Biała Wschód i Biała Północ. Natomiast są i pozostali członkowie rad osiedli, jak najbardziej. No to oczywiste. I też prezesi stowarzyszeń, którzy działają na rzecz społeczności lokalnej. Takie ważne nazwiska, jak na przykład Sławomir Belczyk, który się zajmuje od 20 lat pomocą dla osób niepełnosprawnych czy wykluczonych, czy na przykład Dorota Gryglak z Domu Polskiego. Ja rozumiem, możemy tak jeszcze troszkę wymieniać. Tak. No ja mówiłem o tym, że w Radzie Miejskiej pani dużo krytykuje, ale proszę się pochwalić
co jest takim największym Pani sukcesem przez te ostatnie lata pracy? To znaczy, ja bym powiedziała o sukcesach w ogóle niezależnych, bo bardzo sobie cenię to. To znaczy, Pani kandyduje na prezydenta, więc bardziej mi zależy tak osobiście na Pani takich osobistych sukcesach, z czego jest Pani dumna. Traktuję bardzo osobiście sukces w postaci przeprowadzenia w Bielsku-Białej pierwszego lokalnego referendum. Dużo pracy kosztowało nas to, żeby przeprowadzać i uczestniczyłam w tym osobiście, samodzielnie, niejednokrotnie prowadząc debaty ekspertów za i przeciw w sprawie spalarni, bo mówimy tutaj o temacie spalarni. I to jest sukces, bo skończyliśmy z nierozwiązanym problemem gospodarki śmieciowej, z tym, że odpady trzeba wozić na drugi koniec kraju. Nie, skończyliśmy z 3-letnim przestojem, jeśli chodzi o pracę nad właśnie zrobieniem porządku z odpadami w Bielsku-Białej. Ja to w ten sposób oceniam. Od samego początku, kiedy przeprowadzaliśmy debaty i słuchali ekspertów, którzy byli zarówno przeciw, jak i za, ta nasza narracja dotycząca spalarni, ona nie była jednostronna od samego początku. Zasięgaliśmy opinii zarówno jednej, jak i drugiej strony. W przeciwieństwie, pan powiedział, że jestem krytyczna, ale ja jestem obiektywna. W przeciwieństwie do aktualnego pana prezydenta, który i rządzących, którzy prowadzili narrację tylko jednostronną. Ale wracając do tego głównego wątku, kampania była prowadzona tylko właśnie w kontekście tych zwolenników spalarni. Gdyby nie upór ekipy rządzącej, który doprowadził do właśnie tych 3-letnich perturbacji w związku z summa summarum niewybudowaną spalarnią w takich gabarytach, tak, w jakiej planowali, to mielibyśmy już w Lipniku biogazownię i odór, który wydobywa się z Lipnika A, idzie aż do Hałcnowa i części nawet Śródmieścia, nie miałby już racji bytu, no chociażby tego lata. Zostawmy już ten temat, bo jest wyeksploatowany dość. Biogazownia i tak nie rozwiąże wszystkich problemów ze śmieciami. Jeszcze chciałaby Pani wymienić coś z sukcesów takich ostatniej kadencji? Tak, no sukces ostatniej kadencji to były również kwestie związane chociażby z tymi radami osiedli, na które niezależni zawsze stawiali. W naszym porozumieniu programowym z panem prezydentem znalazły się postulaty i one przez jakiś czas funkcjonowały, dotyczące uwzględnienia większej kwoty finansowej na funkcjonowanie rad osiedli. Taką rzeczą, którą również wprowadziliśmy, są kwestie związane z elektronicznym obiegiem dokumentów. Przewodniczący ówczesny Okrzesik doprowadził do tego, że mamy tablety, nie drukujemy tych ton papieru, jeśli chodzi o sesję Rady Miejskiej. Niezależni też są autorami wielu interpelacji. Sama posiadam na koncie ileś tam z ponad 100 tych interpelacji. Uważam, że to dużo, jeżeli porównamy ilość interpelacji aktualnego pana prezydenta w kadencji 2010 do 2014 była jedna interpelacja, 2014 do 2018 bodajże 6. Dobrze, tak, ale wiem, że liczy się jakość, a nie ilość. Jasne, natomiast to przejdźmy może do sukces. Planów. Mówicie o powstaniu nowego SOR-u. Z tym, że ten film, który widziałem na Facebooku, wprowadza troszkę ludzi w błąd, ponieważ nie było nigdy SOR-ów w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym. Było szpitalny oddział ratunkowy na Emilii Plater. Znaczy tam takie ambulatorium było i nocna i świąteczna opieka, z tego co pamiętam. Natomiast w planach pana, aktualnego pana prezydenta, w niezrealizowanych jest utworzenie czegoś, co nie miało miejsca na zasadzie takiej opieki chirurgicznej i ortopedycznej w trudnych i zagrażających zdrowiu i życiu przypadkach. Tego pan prezydent nie zrealizował. Natomiast szanowni państwo, my jesteśmy, bielszczanie, narażeni na konieczność siedzenia w gigantycznych kolejkach w SOR-ze, który tylko jest w Bielsku-Białej w szpitalu wojewódzkim. Nie możemy, to znaczy tak, temat jest do rozważenia, powiedziałabym, co najmniej dwutorowo. Po pierwsze, jako Zaremska i Niezależni BB w naszym programie postulujemy wybudowanie nowego szpitala. W sytuacji, kiedy wygramy wybory i będzie to możliwe, i będziemy ten szpital budować. Na pewno pan też zakłada. Wie pani, że brakuje lekarzy? Oczywiście. Że się zamykają oddziały, nikt nie buduje chyba szpitali. Natomiast teraz. No,
Też zdaje się dzisiaj na portalu bielsko-bia.pl pojawił się artykuł dotyczący szpitala w Bystrej, gdzie mowa jest o kwestiach kadrowych, ale nie wynikają one z tego, że lekarzy w ogóle nie ma, bo się gdzieś rozeszli po Polsce albo twierdzą, że za mało zarabiają, tylko chodzi o kwestie związane z krytyką wobec zarządzania szpitala. Ja przypominam również panu redaktorowi, że z Bielska Białej, ze szpitala miejskiego odeszli lekarze nie ze względu na małe płace, ale ze względu na konflikt z ówczesnym dyrektorem szpitala. I oni pracują z powodzeniem w szpitalach typu Żywiec. Notabene szpital Żywiec ma wspaniałą infrastrukturę i jest wybudowany w ramach tak zwanego PPP, czyli partnerstwa publiczno-prywatnego. No dobrze, ale wróćmy do SOR-u, bo nie wiem, czy zna pani wymogi ustawowe. Tak, mówi pan o lądowisku. Nie? Tak, mówi pan o lądowisku. A nie ma miejsca po prostu. Na przestrzeni 5 kilometrów takie lądowisko powinno się pojawić. W linii prostej licząc, być może, że udałoby się to zrobić w szpitalu miejskim, że to nie byłoby przeszkodą. Tam jeszcze wśród wymogów są kwestie związane z pewnymi oddziałami, które w szpitalu muszą być, żeby taki SOR funkcjonował. I taki 5 kilometrów, a nie 500 metrów? Nie, 5 kilometrów z tego, co pamiętam. Więc to jest kwestia, myślę, że do ogarnięcia, brzydko mówiąc. Natomiast na czas przejściowy w trakcie budowy nowego szpitala jest to do załatwienia. Szanowni Państwo, skończą się być może po 7 kwietnia albo po 21 te rzeczy, które ja nazywam jednym z felietonów w Kurierze BB, bodajże tak to nazwałam, czasy niedasizmu w Bielsku Białej. To nie jest tak, że my możemy zamiatać nasze problemy pod dywan i udawać, że mieszkańców nie możemy nic zrobić jako władze samorządowe i będziemy czekać, aż się właściwie nie wiadomo, co ma wydarzyć. Dobrze. Realnym problemem jest to, że my mieszkańcy Bielska Białej czekamy w gigantycznych kolejkach do SOR-u albo jeździmy do innych szpitali o zgrozo, nie korzystając z infrastruktury miejskiej. Do pani programu jeszcze sobie wrócimy, mam nadzieję. Chciałem zapytać o pani firmę. Dostała pani tak kontrakt na obsługę PR-ową studia filmów rysunkowych. No nie tyle dostałam, wie pan, tylko... Też tak się zapytam, jakim cudem w studio nowy dyrektor wiedział, że pani... Był konkurs ofert, złożyliśmy ofertę i ta oferta widać spełniła wymogi, no które były brane. Podejrzewam, że była najtańsza, skoro to był konkurs ofert. My tam byliśmy odpowiedzialni za taką drobną cząstkę działań związanych ze studiem filmów rysunkowych. Żeby było jasne, bo mówi się o przyjaźni ówczesnego ministra Glińskiego z panem Okrzesikiem. No, zaskoczyłem panią. Tak? Przyjaźnią? Tak, wiem, że panowie się znają. I wiem również, że pan Gliński, kiedy tutaj był na wizytacji studia filmów rysunkowych, bardzo się przychylnie wyrażał, jeśli chodzi o Janusza Okrzesika. Nie pamiętam dokładnie, ja nie chcę skłamać, ale chyba na obiedzie, który był po tej wizytacji, byłam na pewno ja, ale czy był Janusz Okrzesik, nie wiem. Natomiast szczegółów przyjaźni obu panów wiązanie absolutnie tych dwóch spraw nie znam. Byłoby nadużyciem, tak? Absurdem. Absurdem. Wręcz. Absurdem. Ja tak specjalnie nie widzę tej promocji studia. No, powstaje, buduje się, ale strona internetowa Oka jest martwa. Nie jestem za nią odpowiedzialna. To nie było częścią mojego kontraktu, absolutnie. To wróćmy do Rady Miejskiej. Na początku współpracowaliście z prezydentem, tak? Tak. Nawet przedstawiciele niezależnych rozpoczęli pracę w miejskich spółkach. Co się zepsuło? No cóż, po tym, co było w Bielsku Białej przez 16 lat, to wygranie przez pana Jarosława Klimaszewskiego fotela prezydenta miasta tak otworzyło bardziej drzwi, okno, wprowadziło trochę świeżego powietrza. Były nadzieje, możliwość współpracy, było porozumienie, które osobiście podpisywałam. Klimaszewski wydaje się bardziej otwarty niż wydawał się niż bardziej poprzedni otwarty. Prezydent, taki tak, bardzo otwarty człowiek. Tak, wydawał, którego bardzo szanował.
krytykowałam. Nie zgadzałam się z panem prezydentem Krywultem w wielu sprawach i też byłam przez niego krytykowana, ale bardzo go szanowałam i poważałam. Natomiast ta współpraca nie trwała długo ze względu na to, zresztą to pan prezydent zerwał to porozumienie, ze względu na dwie rzeczy, które nas poróżniły. Jedna to brak zgody niezależnych, jeśli chodzi o wymianę gruntów. Nie podnosiliśmy ręki wtedy, kiedy inni tę rękę podnosili co do wymiany gruntów. A druga sprawa to były kwestie związane z radami osiedli, czyli tym, co dla niezależnych było zawsze bardzo ważne, mianowicie tematy związane z budżetem obywatelskim i projektami osiedlowymi. Część postulatów pana prezydenta Klimaszewskiego część działań pana prezydenta Klimaszewskiego zawarta w porozumieniu z niezależnymi została zrealizowana, czyli troszkę tych rzeczy zostało zrealizowanych, nie wszystkie, natomiast niektóre z nich tak, no na przykład ogrodnik miejski przychodzi mi teraz do głowy, na jakiś czas właśnie te kwestie tych 100 tysięcy dla rad osiedli były wzięte pod uwagę i rady osiedli mogły dysponować takimi środkami, co dawało im właśnie poczucie wpływu i możliwość większego działania i tej partycypacji społecznej, na co my jako niezależni zwracamy szczególną uwagę. Żałuje pani, że się w końcu rozstaliście, czy nie? Nie wytrzymałabym dłużej, gdybyśmy mieli współpracować na takich warunkach. Tak? I nie zgadzam się na coś, na co nie powinnam się zgadzać. Dostałam mandat od wyborców. Wyborcy, którzy na mnie głosują, wiedzą, że jestem osobą uczciwą i uczciwie postępuję jako radna. Niestety dla państwa ludzie, takie znane nazwiska, rozstają się z państwami. Na przykład Józefa Wawak, którą pani zawsze chwaliła. Mariusz Szymeczek z Komorowic kandydują tak z Komitetu Prezydenta, tak. A Agnieszka Łyczko i Daniel Kawka nie startują tym razem. Nie startują, tak. To trzeba by było z tymi osobami porozmawiać bezpośrednio, panie redaktorze, skąd te wybory. Ale zawiodły się państwem? To trzeba zapytać te osoby. Ja rozmawiałam z tymi osobami. Tak, co myślę. Ale chyba nie powinnam mówić, co słyszałam w tych rozmowach i dlaczego takich wyborów dokonywali. To jest ich sprawa, natomiast ja oczywiście podtrzymuję kwestie związane z tym, że bardzo sobie cenię zarówno działalność pana Mariusza, jak i pani Józi. To są społecznicy i myślę, że jeżeli wyborcy mnie wybiorą na prezydenta czy na radną, to będę współpracowała z każdym, bez względu na etykiety partyjnej przynależność klubową. Pani krytyka i tak jest wyważona w porównaniu do pana Okrzesika, który mówił o białoruskich standardach w Radzie Miejskiej. Nie wiem, zgadza się pani z taką oceną? Pewnie ja tego bym tak nie ujęła, bo jestem jeszcze bardziej delikatna. Dyskusja dotyczyła w zasadzie pani, prawda? Ale dyskusja to prawda dotyczyła mnie. Chodziło o taką sytuację życiową, w której zostałam postawiona i spowodowało to, że nie byłam na sesji Rady Miejskiej, gdzie zgłaszano po raz kolejny pierwszy raz moją, a po raz kolejny kandydaturę niezależnych do prezydium Rady Miejskiej. My w niezależnych nie mamy dyscypliny partyjnej, nie ustalamy, co każdy radny będzie mówił. Natomiast, szanowni państwo, optyka widzenia spraw lokalnych przez pryzmat partii politycznych prowadzi nas w złym kierunku. W prezydium powinni być reprezentanci wszystkich klubów i to jest pierwsza sytuacja w historii bielsko-bielskiego samorządu, kiedy jakiś klub nie miał takiego reprezentanta w prezydium. Skoro Janusz Okrzesik nazwał to takimi standardami, to znaczy, że tak uważał, że tak to trzeba nazwać i stawiam tu kropkę. Na Białorusi umierają ludzie, tak, za swoje przekonania. No, troszkę przesada chyba. Nie oceniam ludzi z natury. A z tym cyberatakiem chce pani coś więcej powiedzieć? Bo nagrywała pani też nawet... Chcę przestrzec wszystkich przed nie chcę robić bankom pod górkę, ale obsługiwałam konta przez telefon komórkowy, wykonywałam wszelkie operacje. Dzisiaj okazuje się, że bardzo łatwo jest złamać wszelkie zabezpieczenia i niestety włamano się na moje konto. Natomiast trwa postępowanie w tej sprawie, istnieje jakieś prawdopodobieństwo, że ta sprawa zostanie rozwiązana.
Dobrze, no to może porozmawiajmy teraz o programie, o szczegółach. No, wczytywałem się, była to długa lektura, najdłuższa chyba. Jak zwykle niezależni mają program. Tak, ale mam wrażenie, podzielę się swoim wrażeniem, że po prostu wpisali Państwo do niego wszystko, co każdy z kandydatów chciał powiedzieć. Wrzucono tam każdy możliwy pomysł, nie patrząc na koszty, tak aby zadowolić potencjalnego wyborcę. No to taka moja teza, będzie Pani miała okazję. No może wymienię po prostu, wybaczą Państwo, że przeczytam. Takie wybrałem sobie najciekawsze marzenia, tak? Czyli tak, kasa dla osiedli na drogi, infrastrukturę, nowy szpital, nowa poradnia, nowa przychodnia, nowy SOR, pieniądze na budżet obywatelski, obniżka czynszów, darmowe badania, ambulanse, stypendia dla lekarzy, psycholog w każdej placówce, telefon zaufania, nowe DPS-y, budowa zakładów aktywności zawodowej, budowa schronów, remonty budynków OSP, rozbudowa monitoringu miejskiego, dofinansowanie dla policji, wymiana kopciuchów, budowa biogazowni, budowa mieszkań komunalnych, mieszkania dla seniorów, nowe parki, darmowe autobusy, a nawet zniżki w kawiarniach. Młodzież by zapytała, czy jeszcze frytki do tego. Jak tak liczyliśmy, to chyba pod 1 000 000 000 złotych to wszystko by kosztowało. Brzmi to świetnie, tak? Życzymy bardzo sobie dziękuję. Wszyscy, aby to było zrealizowane. No ale za co, tak? Ma pan stoper? Stoper? Stoper. Mam, tak. Włączmy, start. Włączmy. Mhm. Możemy włączyć? To bardzo proszę. Tak, proszę bardzo. 40 milionów remont budynków dla administracji, 13,5 miliona remont Armii Krajowej, 2,5 miliona część tej inwestycji związanej z tymi budowlami drewnianymi, które pojawiają się na przykład na lotnisku czy na Koziej Górce. Następnie mamy, tam było 13,5 miliona, 42,5 milion promocja spalarni. No to ja naliczyłam, ile czasu minęło? 20 sekund. Nie 20 sekund, 62 miliony. Sugeruję pani, że no, poprzednich inwestycji już nie cofniemy, tak? Ale jeżeli się zarządza budżetem miasta w sposób racjonalny, nie wydaje jak na przykład zakup gruntu pod koniec roku 5 milionów złotych na Trzech Lipkach, tak naprawdę plan miejscowy uniemożliwiał na przykład tam wybudowanie czegokolwiek, a my to od dewelopera kupowaliśmy pod koniec roku za 5 milionów złotych, szanowni państwo. I to była sytuacja taka, kiedy my wyłączaliśmy światło na ulicach miasta, a kupowaliśmy grunt, na którym i tak by nic nie stanęło, nie powstało, bo plan miejscowy temu by jakby zagrażał, tak, no że taka. Nie można było nic zrealizować. W związku z tym to jest kwestia racjonalnego podejścia do budżetu. To nie jest tak, że nie ma pieniędzy, tylko te inwestycje są po prostu, inne są priorytety aktualnego pana prezydenta, bo ja na przykład rozumiem, że trzeba wyremontować budynki dla administracji. Ja to absolutnie rozumiem, tylko pytanie, czy teraz, w tych trudnych czasach, kiedy mamy inne problemy, inne wyzwania. Powinniśmy wydawać te 40 milionów, czy 13,5 miliona na remont Armii Krajowej, co do której mieszkańcy nie zgłaszali takich potrzeb i nie stawiali tej kwestii priorytetowo, to czy to było konieczne, faktycznie była konieczność obiektywna, czy to robiło się pod inwestycje deweloperskie? Czy wydanie na promocję spalarni, której nikt nie chciał, 1 000 000 złotych, bo o tych kosztach wiem, a co więcej na to poszło, no tutaj trudno mi powiedzieć, bo nie mam dostępu do tych danych, ale na pewno 1 000 000. Czy budowa tych rusztowań, które zginiły po jednym roku za 2,5 miliona, to czy naprawdę to jest racjonalne gospodarowanie pieniędzmi podatników? Nie. Rozumiem. A wracając do tej listy, bo no tak. Muszę powiedzieć, że to tylko część była tak. Tych postulatów, tych pomysłów. No ale nie wierzę chyba pani naprawdę, że to wszystko uda się zrealizować, choćby, nie wiem, w 20-leciu. No właśnie, jak mam to traktować? Przyzwyczailiśmy się w Bielsku-Białej, to znaczy ja mówiła pani o tym, że nie można, tak? Że jest do taka... tego niedasizmu. Era niedasizmu może się skończyć z dniem 7 kwietnia, bądź 21 kwietnia, szanowni państwo. Naprawdę zwraca pana uwagę jeden zasadniczy punkt, którego pan jeszcze nie zwerbalizował, mianowicie budowa szpitala. No więc jeżeli dla państwa budowa szpitala jest irracjonalnym
pomysłem, to ja się dziwię. Dzisiaj pojawił się na portalu Lubię wywiad z panem doktorem nauk medycznych, byłym dyrektorem szpitala Rafałem Muchackim wywiad, w którym jednoznacznie mówi, że budowa szpitala w Bielsku-Białej jest wręcz konieczna. Budynki naszych szpitali na terenie miasta Bielska-Białej to są budynki, które mają 100 albo ponad, nawet ponad 100 lat. Okay. Owszem, przyszły pieniądze na modernizację szpitala, ale uwaga na onkologię, a my mówimy cały czas o miejskości szpitala, o tym charakterze szpitala powiatowego. Czyli szpital to z tych wszystkich pomysłów taki jeden z kluczowych tematów. Jeszcze któryś z tych, które wymieniliśmy z programu? Może pani powiedzieć jako takie najważniejsze do zrealizowania w najbliższych latach? Mnie się wydaje, że one wszystkie są, nawet nie wydaje, ja to wiem, że one wszystkie są bardzo ważne. Ale na wszystkie nie będzie pieniędzy. Przed chwileczką minęło 20 sekund i zaoszczędziliśmy 60 milionów, więc ja wierzę w to, że będzie. Pan tam wymienił taką rzecz, która aż się dziwię, że nie została zrozumiana, mianowicie ta kwestia związana z promocją lokalnych przedsiębiorców. Jest coś takiego na świecie, co się nazywa między innymi tokenizacją dobra. Czyli na przykład ludzie, wolontariusze działający w przestrzeni, we wspólnotach czynią wiele rzeczy, czynią dobro i zbierają, ja to nazwę roboczo na użytek naszej rozmowy, zbierają punkty, które potem umożliwiają im na przykład nabycie dóbr czy usług w preferencyjnych cenach. Czy mówią o tych zniżkach w kawiarniach? Na tak? przykład, mhm. prawda? Zniżki w kawiarniach. Mhm. Czyli jest mnóstwo wolontariuszy, którzy mogą za swoją pracę otrzymać takie zniżki. Na dodatek to ma też drugą stronę. Proszę zwrócić uwagę, że nasi przedsiębiorcy pozostawieni są w mieście Bielsku-Biała sami sobie. Tak? Podnosimy do maksymalnej stawki podatek od nieruchomości, ale tak naprawdę wsparcie przedsiębiorców jest jakie? Żadne. Więc ci przedsiębiorcy będą mieli również, mogliby w tym przypadku mieć szansę promocji swoich miejsc, swoich usług, swoich produktów. Przychodziliby do nich ludzie. A kiedy czytałam raport NIK-u na temat programów wspierania przedsiębiorców w Bielsku-Białej, jest tam mnóstwo takich pomysłów, które są kapitalnymi pomysłami, tak naprawdę mało kosztowymi albo zero kosztowymi, które można wdrożyć w mieście. Czy i między innymi to są takie te pomysły. Miękkie projekty, które sprawią, że to oblicze miasta będzie przyjaźniejsze, tak? Przyjazne, otwarte, wspólnotowe, partycypacyjne. To miasto, tak naprawdę kluczem do zmian, w mojej opinii, są ludzie. Ja wierzę, że to ludzie są kluczem do zmian, a w Bielsku-Białej są naprawdę fantastyczni ludzie. Muszą zobaczyć to, że mogą mieć wpływ na to, co się w naszym mieście dzieje. Drugim kluczem do zamka są pieniądze. To może też sobie porozmawiajmy, bo zupełnie inny jest i zupełnie inne są pomysły obecnego prezydenta, którego ten program wyborczy jest dużo skromniejszy. Rozumiem, że on zna lepiej jakby możliwości finansowe miasta. Sama pani wie, że po takim wieloletnim okresie COVID-u, wojny, tych wszystkich pisowskich decyzji spadały nam dochody, tak, z podatków do budżetu, że trzeba szukać oszczędności. No właśnie, gdzie pani chce znaleźć pieniądze, dochody? Przede wszystkim jeszcze raz wrócę do naszego eksperymentu. Racjonalne gospodarowanie pieniędzmi i środkami finansowymi podatników to jest pierwsza sprawa, to z jakich, o której rozmawiamy. Z jakich nowych inwestycji już zaplanowanych by pani zrezygnowała? Moich zaplanowanych? Nie, prezydenta, obozu prezydenta. Nie pokuszę się o taką analizę, z których bym zrezygnowała, bo w zależności od tego, na jakim etapie one się znajdują, to trzeba rozważyć, czy da się z pewnych rzeczy zwyczajnie wycofać, ale ja w tym eksperymencie, na który znowu się powołam, podałam panu kilka przykładów, które mówią o tym właśnie braku racjonalnego wydawania pieniędzy. No, szanowni znaczy, państwo, niech pani przestrzeże wyborców przed tym, jaka inwestycja nas, taka droga kolejna czeka, tak? Nie jaka już jest za nami, ale jaka nas kolejna czeka, którą powinniśmy jak najszybciej wyrzucić do kosza, żeby nie zmarnować kolejnych pieniędzy. Musiałabym się głębiej zastanowić nad tym. No Bronisław Olten krytykował, że obecny prezydent nie ma pomysłów na takie duże inwestycje zmieniające oblicze miasta.
No nie ma pomysłów na inwestycje zmieniające oblicze miasta, ale też, szanowni państwo, to nie jest tak, że my musimy zmienić oblicze miasta, czy możemy zmienić oblicze miasta przez wielkie inwestycje. Oblicze miasta zmienia się przez atmosferę, kulturę, możliwość danie możliwości ludziom działania i tej partycypacji władzy. To nie jest kwestia wybudowania wielkiej hali, gdzie brakuje tysiąca miejsc, żeby mogły się tam międzynarodowe zawody odbywać, tak? To nie w tym duchu należy dzisiaj prowadzić zarządzanie miastem, żeby tylko i wyłącznie te wielkie inwestycje tym miastem rządziły. Pan Foltyn, jeżeli pan już przywołał tutaj mojego kontrkandydata, planuje wybudowanie wielkich przestrzeni. Mówił, że chce jakby umożliwić, tak? Dobrze, no pytanie, czy zbadał, czy jest faktycznie zapotrzebowanie na coś takiego. Znaczy, porównałem programy pana Foltyna i pani, no to bledną te jego wieżowce przy pani liście takich pomysłów inwestycyjnych. No mnie się wydaje, wie pan, bo nie wiem, który tutaj pomysł jest niemożliwy do zrealizowania zdaniem pana redaktora. Musi mieć pani pieniądze po prostu na ten pomysł. No ale coś, czego nie zrealizował aktualny pan prezydent, a było między innymi w porozumieniu niezależnych z panem prezydentem, to jest partnerstwo publiczno-prywatne. Da się zachęcić ludzi do tego, żeby inwestowali w mieście. Ten szpital, który ja tutaj przywołuję, robię im promocję zupełnie niepotrzebnie w Żywcu, który jest właśnie na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego, to nie wiem, czy pan redaktor wie, ile kosztowała ta partycypacja, jeśli chodzi o kwestie finansowe, samorządu w budowie tego szpitala. Czy pan wie o tym, ile to kosztowało? No ja państwu powiem, ile to kosztowało. Proszę. Zero! Zero. Czyli starostwo w Żywcu nie dopłaciło do tego szpitala ani złotówki. Owszem, przygotowali infrastrukturę pod budowę tego szpitala, czyli tam drogi, przyłącza i to kosztowało 18 milionów. No my przed chwileczką w eksperymencie, który się chyba mi udał, zaoszczędziliśmy 62 miliony złotych. No to radzi pani, żeby brać przykład z Żywca, tak? Myślę, że z tego partnerstwa publiczno-prywatnego też, ale tam również w swoim programie, w naszym programie mamy kwestie związane z zachęcaniem prywatnych inwestorów do tego, żeby remontowali pustostany. Nas przecież bardzo interesują te kwestie związane z budownictwem mieszkaniowym. Nie chcemy, żeby się ludzie wyprowadzali z miejsc z Bielska-Białej. Chcemy ich zatrzymać tutaj. Chcemy mieć stypendia dla lekarzy, żeby też ich tutaj zatrzymać. I szanowni państwo, myśląc o rozwoju miasta kompleksowo, jeżeli my, i to jest, no można by było nawet powiedzieć, sukces pana prezydenta Klimaszewskiego, taki może nie bezpośredni, ale pośredni, czyli lobowanie tego, żeby tutaj w Bielsku-Białej funkcjonowały dwa uniwersytety, czyli ten Uniwersytet Bielsko-Bialski, jak również Uniwersytet Medyczny, no to w sytuacji, kiedy my tutaj ściągamy kadrę medyczną do Bielska-Białej jako wykładowców, kiedy my tutaj zaczynamy kształcić lekarzy, budujmy szpital i miejmy to, coś do zaproponowania tym młodym ludziom, którzy będą szukali zawodu, szukali pracy tutaj na miejscu. Na dodatek przy tym zrównoważonym rozwoju, który powinien się wreszcie zadziać w Bielsku-Białej, trzeba myśleć właśnie kompleksowo, co oznacza, zresztą wezmę to z jednego z wystąpień, które miało miejsce na kongresie, Beskidzkim Kongresie Kultury, tak, który ostatnio właśnie miał miejsce, byłam na otwarciu. I prezydent Katowic, pan Krupa, mam nadzieję, że nie pomyliłam nazwiska, powiedział o rzeczy bardzo ważnej, mianowicie my, żeby się rozwijać, miasto, mówił o Katowicach, a ja mówię to w kontekście Bielska-Białej, powinniśmy myśleć nie tylko o budynkach, ale powinniśmy myśleć również o tym, żeby tym ludziom po pracy móc coś zapewnić, zaoferować. Oni wtedy będą chętniej zostawali, będą w naszym mieście, zakładali rodziny, prowadzili tutaj swoje biznesy, będą tutaj czuli się jak u siebie. I to o to chodzi. Dobrze, wróćmy jeszcze na koniec może do oszczędności. Wymieniała pani te inwestycje, na których miasto mogło oszczędzić, które nie były takie konieczne. No ale nie potrafi pani powiedzieć, na czym teraz możemy oszczędzić, tak? W przyszłości. To co mam rozumieć, że pan prezydent się poprawił, wyciąga wnioski i
Najbliższe plany takie budżetowe są już takie bardziej realne? Czy po prostu pieniędzy? Pan ciągnie mnie za język, żebym bardziej krytykowała pana prezydenta. Dla mnie to woda na młyn. Ja nawet mam przygotowane tutaj to, z czego pan prezydent, jeśli chodzi o obietnice wyborcze z zeszłych wyborów, tak, ale nie chodzi, wywiązał. Ja zmierzam do tego, żeby powiedziała pani, skąd chce wziąć środki na tę długą listę, tak, marzeń. Dla mnie to nie są marzenia i to, co tutaj w tym naszym programie jest wymienione i wypisane, to w sytuacji, kiedy my jesteśmy w Bielsku-Białej przyzwyczajeni do rozdawnictwa pieniędzy, panu redaktorowi się wydaje gigantycznymi wydatkami. A mnie się wydaje sposobem, dzięki któremu możemy to absolutnie wszystko zrealizować. Wie pan, mówi pan, że skąd weźmiemy pieniądze? No ale czy my naprawdę nie potrafimy wygospodarować w mieście pieniędzy na obronę cywilną, żeby bielszczanie czuli się w tych trudnych czasach bezpiecznie? Czy pan wie, że w budżecie jest przeznaczone 17 tysięcy złotych na obronę cywilną, kiedy my nie wiemy, gdzie mamy schrony, gdzie się mamy udać, nie umiemy się zachować w sytuacji kryzysowej. Maseczki przeciw, te maseczki przeciwgazowe, rozumiem, tak jest, mamy sprzed 20 paru lat, tak? Tak jest, ale w dalszym ciągu nie wyciągnąłem od pani jakby odpowiedzi na to, skąd wziąć na to pieniądze. No ale już zostawmy, bo nie będę pytał, to czwarty raz chyba. Bo ja czwarty raz przywołałabym eksperyment pokazujący, jak można zaoszczędzić dziś tak. 20 sekund, 60 parę milionów. A na koniec pozwolę sobie być nieco złośliwym. Prezydent jest taką osobą uśmiechniętą, ciepłą, tak? Rozdaje wszędzie żarty, uśmiechy. Z kolei niezależni, mnie się tak zawsze kojarzyło jako taka grupa, nie wiem, akademicka, taka grupa doktorów patrzących na wszystkich z góry. Tak, tak pan mnie też dzisiaj odbiera? Tak troszkę bardziej jakby oderwanych od rzeczywistości, takich bardzo krytycznych, surowych. No, proszę się zgodzić lub nie. To znaczy tak, trudno mi polemizować, jeżeli pan mnie odbiera jako niesympatyczną osobę, to jest mi zwyczajnie bardzo przykro. Ale kiedy idę chociażby w kampanii wyborczej do miasta, rozdaję ulotki, czy robię pizzę, to przychodzą do mnie ludzie i mówią same dobre rzeczy. I nawiązuję z nimi kontakt od razu. Ja nie czuję bariery między sobą a ludźmi. Ja nie mówiłem o takich osobistych odczuciach z kontaktem z państwem, tylko o wszelkich państwa publikacjach, wystąpieniach, gdzie po prostu jest ostra krytyka i takie ma się wrażenie, że właśnie wszyscy państwo patrzą z góry na innych decyzje, to tak? Będziemy musieli poprawić ten rodzaj komunikacji, ale broń Boże, nie poprawimy nigdy tego, że w sytuacji, kiedy trzeba powiedzieć nie, mówi się nie. W sytuacji, kiedy trzeba coś zauważyć i zwrócić na coś właśnie uwagę, trzeba zauważyć i zwrócić uwagę. No, nikt z naszej czwórki aktualnie radnych, a to nie jest potulny radny, który podnosi rękę wtedy, kiedy mu każą. Jeśli będzie pani prezydentem, będzie pani bardziej jak Jacek Krywut czy Jarosław Klimaszewski? Ani jeden, ani drugi. Będę jak Małgorzata Zaremska. Dobrze. Bardzo pani dziękuję za wizytę. Bardzo dziękuję. Za długą rozmowę. Dość. Panu i państwu za uwagę dziękuję również. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. To był program Spięcia. Marcin Kałuski. Do zobaczenia.